Witam Cię, Piotrku. Czemu Piotrku? Ostatnio było Piotr, nie? A dzisiaj Piotrku, a ostatnio Piotr. Witajcie w kolejnym odcinku Gadżety na Warsztat, projekt Nissan. My nadal ubolka w garażu, czyli jesteśmy w M4H Garaż w Zielonej Górze, gdzie Bolek jest, mógłbym powiedzieć, mega specjalistą od wszelkiego rodzaju budowania i przebudowy samochodów terenowych. Dziś zajmiemy się w naszym Nissanie liftem, czyli Bolek będziemy go unosić, tak? Podnosić będziemy budę od ramy. Od ramy. Słuchajcie, dostaliśmy od firmy Techoff, firmy handlowo-usługowej Techoff takie oto tuleje. I na tych tulejach będziemy podnosić auto. Bolek, dlaczego na tulejach? Dlaczego na tulejach? No są na pewno troszeczkę elastyczniejsze niż jakieś inne podkładki. Mhm. No i amortyzują nam tą budę od ramy, nie? No i przede wszystkim, słuchajcie, jedna ważna rzecz. Ten projekt jest projektem, mógłbym powiedzieć, takim bardzo budżetowym. Realizujemy go, z mojego portfela. Mała niespodzianka od pana Daniela, który nam przysłał te tuleje. Dostaliśmy je w gratisie z jego firmy, bo jest ich głównym wykonawcą. Jest też z województwa lubuskiego, bo jest z Żagania. Pewnie teraz pomyślicie tak, no trzeba było włożyć tutaj amortyzatory i zrobić to zawieszenie za 5-6 tysięcy złotych. Nie chcieliśmy tego robić, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest samochód, którym będziemy jeździć w błocie, nie będziemy go upalać, nie będziemy nim jeździć. Dokładnie, to nie jest auto przeprawowe, tylko wyprawowe. Wyprawowe. Nie mam pojęcia, dokładnie. Nie? Będę tym samochodem jeździł, zresztą sami zobaczycie gdzie. Na wszelkiego rodzaju strzelnice, targi, na polowania, bo jestem czynnie polującym myśliwym, więc ten samochód ma mi służyć jako taki wół roboczy. Po pierwszym odcinku bardzo wiele osób mówiło, wow, jak czołg. Tak, to ma być taki czołg prawdziwy do pracy. To podniesienie tego zawieszenia na tych tulejach spowoduje, że on będzie trochę wyższy, a dzięki temu nasze koła też poprawi się skrętność, dokładnie, prawda? Bo lepiej będą się chować w nadkolach te dokładnie, koła. W nadkolach. Ja myślę, Bolek, że nie ma co już więcej gadać, tak? Tylko zabieramy się do roboty, nie? Może jakąś kawę jeszcze byśmy zrobili, no, bo to coś poranek. Coś by się przydało, jakieś śniadanko, nie? To tak... Śniadanko, sumie... to po tobie to tak, no ja z tym śniadankiem to ja nie muszę, to Bolek zrobi śniadanie, ja już zamiotłem warsztat. Ty zrobisz kawkę. Ja zrobię kawkę i bierzemy się do roboty. To co? Patrzcie, co robimy. W międzyczasie komentujcie, jak wy byście to robili i jak macie jakieś doświadczenia, to piszcie, bo to dla nas bardzo cenne, więc na bieżąco też będziemy, jak już jesteśmy przy tym, że bardzo cenne, na bieżąco też będziecie widzieć, jakie są ceny, jak nasz projekt wzrasta cenowo, tak? W pierwszym odcinku widzieliście, ile kosztowało auto, ile kosztowało każda część, czyli koła, opony. W drugim odcinku widzieliście koszt wodorowania. To wszystko podnosi naszą kwotę, wartość naszego samochodu. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, ile kosztowało nas zawieszenie plus rzeczy, które jeszcze dodatkowo dojdą. Także my bierzemy się do pracy, a wy się bierzcie za oglądanie. Dobrze, że przed świeceniem wyjaśniliśmy sobie, Bolek, kilka rzeczy, nie? Odnośnie nosaczy i w ogóle, no żeby było, słuchajcie, gdzie mi tutaj świecisz? Sobie świecisz czy dla mnie świecisz? Żeby nie było później. Żeby nie było. Ściągamy pakę, ja mógłbym powiedzieć, że robię tu za oświetleniowca. Doświetlam Bolkowi. To też jest bardzo ważna, wiesz. No tak, praca. To akurat nasza ekipa mogłaby się wypowiedzieć odnośnie, czy oświetleniowiec to ważna sprawa, czy nie, czy bardziej dźwiękowiec, ale... Ale jednak, ale idzie, widzę ci. Idzie? No śruby te były ruszane. No właśnie, to też jest taki duży plus, nie? Mogliśmy w tej paki nie montować, tak jak mówiłem, nie? Ale okej. Trzeba było przejechać z jednego warsztatu na drugi, bo akurat, słuchajcie, spawanie robiliśmy gdzie indziej. Spawał tą budę mój dobry, zaprzyjaźniony kolega, więc to tak mówię, no trzeba było przejechać od niego tutaj, nie? Mamy, dziecko się urodziło. Dziecko się urodziło.
krótkich żołnierskich słowach, paka zdjęta. Rama odrobinę, można powiedzieć, przedmuchana, ale to nie wszystko. No, z tego większego syfu. Z większego syfu, żeby nam się lepiej pracowało wszystkim tutaj. Ale tak naprawdę rama i tak będzie cała myta, tak? Tak. No bo będziemy konserwować samochód. Będziemy szlifować, więc... rdze będziemy usuwać i będziemy robić konserwację. Dokładnie. I oglądamy tutaj, jak to wygląda wszystko z przodu i zabieramy się za odkręcanie śrub i podkładanie podkładek. Dokładnie. Polek, na jakim etapie jesteśmy, bo widzę już auto dygnęliśmy do góry. Dygnęliśmy do góry, ale nie na tyle, ile nam to jeszcze pozwala, bo musimy porozłączać też część przewodów odpowietrzających różne rzeczy, bo są połączone z ramą. Okay. Są za krótkie. Trzeba sprawdzić, czy wisko nam nie będzie przeszkadzać, żebyśmy go nie połamali, ewentualnie go odkręcić. Aha. I w sumie będziemy mogli podnosić dalej go do góry pomału. Okay. Ale wszystko na bieżąco, żeby nic nam się nie połamało. Na bieżąco trzeba sprawdzić. Nic nie urwać, dokładnie. Tak, dokładnie. Żeby nie narobić niepotrzebnych jakichś tam szkód, kosztów i tak dalej, no tak? Tak. Bo może się okazać, że... Po co sobie narobić roboty, o. No o właśnie, nawet tak. Dokładnie. Także wjedziemy zaraz na leżące pod auto, zobaczymy, jak to tam wygląda. Będziemy leżeć pod samochodem? Będziemy leżeć. Razem? Tego, słuchajcie, tego jeszcze nie było. Nie? Ja z Bolkiem na leżąco pod samochodem. No dobra, no jak, dobra. Jak trzeba w imię YouTube'a i wszystkich mediów społecznościowych, będziemy leżeć, nie? Dobra, Bolek, działamy. Dobra, Bolek, myślę, że będzie. Będzie. Chodź, idziemy, pogadamy 2 sekundy. No i co, granda robota? No, dzisiaj mamy koniec. Mógłbym powiedzieć, jak, prawie jak mawiał klasyk, granda robota zrobiona, powinna ci się należeć na to granda walicha pełna złota. Słuchajcie, naszym dzisiejszym zadaniem było podnieść budę o 2 cale. Od ramy. Zostało nam jeszcze podnieść też... tylną pakę. Ale paki nie zakładamy dziś ze względu na to, że pakę będziemy montować już na samym końcu, jak będzie rama wyczyszczona, umyta. To już jest chyba nawet po konserwacji. Po zrobieniu zawieszenia, to już wszystko na sam koniec. Dokładnie. Nie? Parę słów na temat liftu, który dostaliśmy od pana Daniela. Parę słów. No, lift przyszykowany bardzo dobrze, fajnie, profesjonalnie. Mhm. Nie trzeba było nic przerabiać, nic ucinać. Super, nie? Śruby. Śruby z nakrętkami, wszystko pasowało. Tak, śruby z nakrętkami, dokładnie, plus śruby z drobnym gwintem, które tam wchodzą w budę. Dokładnie. Panie Danielu, jeszcze raz bardzo dziękujemy za ten zestaw, bo naprawdę jest super. Dobra, Bolek.
Kończymy tą nierówną walkę. Dzięki na dzisiaj koniec. Dzięki za dzisiaj. W tygodniu zaczynamy robić resztę elementów zawieszenia. Tak. Więc też zobaczycie jeszcze na przebitkach plus w kolejnym materiale, jak to będzie wyglądało, z czym się będziemy zmagać. Dobra, Bolek, co my w ogóle tutaj wyprawiamy dzisiaj na tym warsztacie? Dzisiaj jest tak, o, pierwsze co, no to myjemy całą karoserię, razem z podwoziem. Po prostu, żebyśmy nie mieli tego brudu, co nam pozostał po demontażu i po jeździe, przez ostatnie lata, bo to nikt, podejrzewam, tego nie mył. Później mamy za zadanie po prostu zrobić cały serwis. Tylny most, przedni, skrzynia biegów, reduktory, wiadomo, filterki. Trochę roboty się szykuje? No jest sporo roboty, Hamulce musimy rozebrać, bo nie wiemy, co tam się dzieje. Musimy tam koło blokuje części. Tak. Z tyłu prawe. Musimy nowe szpilki zamówić, już śruby mamy zamówione, tylko nie wiemy, jakie szpilki, bo nie mieliśmy kiedy rozebrać, dopiero wjeżdżamy dzisiaj. Aha. Musimy powymieniać odpowietrzenia tylnego mostu, skrzyni biegów i przedniego mostu, bo musimy tam przedłużyć. Musimy przerobić mocowanie sprzęgła wiskotycznego, bo też nam blokowało po podniesieniu ramy. Po podniesieniu ramy, tak? Budy. Do góry to jednak te dwa cale spowodowały to, że... Nie zmieścił nam się wentylator w obudowie i musimy go podciąć po prostu. Okej, w porządku. Ale to nie jest jakieś tam... Nie, to tam problemu nie ma z tym jakiegoś większego. Jasne. Okej, co to? Aha, jeszcze musimy przyciąć chyba troszkę nadkola z przodu. Tak, to obowiązkowo, bo nam... Jednak koło się nie mieści, troszeczkę delikatnie musimy podciąć. Aha. A powiedz o wrażeniach, jak patrzysz na ten silniczek. No silnik mamy czyściutki, jakby z fabryki wyjechał w sobie. Powiem ci, naprawdę jestem w szoku. Ja rozumiem, że chemia chemią, praca człowieka pracą człowieka, ale jak to wszystko zebraliśmy do kupy, to wyszedł naprawdę mega granda robota, jak mawiał Jerzy Killer, tak? Fachowa to jest robota. Fachowa robota. Powiem ci, silnik błyszczy, można z niego praktycznie jeść. Możemy smażyć jajecznicę. To co? Smażymy jajecznicę, czy bierzemy się za kolejną robotę? Bierzemy się za kolejną robotę. No jak, Bolek, można powiedzieć, że praktycznie dzień możemy uważać za zakończony i za udany. Dokładnie, wszystko poszło zgodnie z planem. Powymieniane mamy oleje, filterki. Czyli mamy wymieniony mamy olej z tyłu w moście, tak? Moście, na dokładnie. Ten taki specjalny olej z zawartością LSD? Nie, z tą zawartością to na pewno nie. Okej. Ja tylko tak się sugeruję, że tu jest tak napisane, tak? Okej, mamy olej w tylnym moście wymieniony. Mamy wymieniony olej w skrzyni rozdzielczej. Skrzynia rozdzielcza. Tak. Pokrótce, co to jest skrzynia rozdzielcza, bo może nie każdy wie. Reduktor po prostu. Właśnie, dobra, to też mi trochę wyjaśniłeś. Który ze skrzyni biegów przenosi napęd nam na przednie i tylne koła, dodatkowo jest z reduktorem, czyli po prostu zwiększa moc przełożenia na koła. W porządku, dobra. I dalej, co mamy jeszcze zrobione? Przedni dyferencjał. Przedni dyferencjał, też wymieniony olej. Też dokładnie. No i silniki, wymieniony olej w silniku. No trochę... Później nam zostanie jeszcze przepukać układ wspomagania, okay. Ale to już później. W porządku. No trochę nam dzisiaj zeszło, nie? Zeszło. No trochę z myciem było roboty, żeby to wszystko domyć. No ale co, trzeba takie rzeczy robić, nie da się tego zrobić inaczej, tak? Dokładnie. Nie robimy nic po łebkach, zresztą jak wszyscy dobrze wiemy, M4H Garage to jest profesjonalna firma. Tu pracują, mógłbym powiedzieć, nie tylko, że profesjonaliści, ale ludzie zakochani w tym, co robią. Nie? Dokładnie. Dlatego tak, to robimy od A do Z porządnie, nie po łebkach. No właśnie, to widać. No dobra, kończymy dzisiejszy dzień i tyle. I bierzemy się za kolejne roboty przy naszym Nissanie.